Dingę? Dingę. Dzisiaj mamy pewną misję do wykonania, która się wiąże z pewnymi wspomnieniami. A poza tym, pewna Chica ma dzisiaj urodziny. Oj tam. To ja. 18. Od lat kilkunastu. Happy birthday to you. Dzisiaj jest misja do wypełnienia, bo musimy zrobić pewne zdjęcia, bo to są takie wspomnienia pewnej bliskiej osoby dla Izy, która tam dużo wspomnień z takiego miejsca pod Warszawą. W drodze, jak to my, nie możemy się powstrzymać, żeby nie zajechać do jakiegoś... Zwiedzamy Mazowsze. Tak. Będziemy jechać w stronę Mińska Mazowieckiego, później poza Mińsk. Będziemy się zatrzymywać w absolutnie każdym napotkanym szmateksu lumpeksie. Tani Armani. Dada dla dziada. Teraz idziemy zjeść śniadanie, słuchajcie. Do Aioli. Tak. Dlatego, że w chacie w lodówce pusto. Generalnie nie ma nic. Można by było zjeść powietrze. A poza tym nie chce mi się robić śniadania, więc wolę zaprosić tę damę na śniadanie. A jak wiemy, Aioli się zadowoli. Typie. Typie. To jest najczęstsze stwierdzenie Izy w samochodzie. Typie! Tak, ta. Herbata z filiżankiem. Typie! A tak w ogóle to ja się z reguły uśmiecham do ludzi. Do kierowców się uśmiecham, macham. Iza często śpiewa w samochodzie. Jezu! I zazwyczaj... Ja mam taką sytuację, wybacz, że ci weszłam słowo. Typie! Ale jechałam do koleżanki. Był straszny korek, bo wtedy był koncert Metaliki w Warszawie i to było już lata temu. Normalnie jadę 10 minut, to jechałam 55 minut. Serio, zero ściemy. Miałam wtedy radio w samochodzie. Miałam tylko słuchawki, taką starą MP4, taką, o Boże, tragedię. No a wtedy miałam fazę na Janusza Radka i jego płytę, gdzie śpiewa między innymi piosenki Ewy Demarczyk. No i taka piosenka Groszki i Róże. I w tym samochodzie klimy też nie było, a przecież to był czerwiec. Więc ja tak, szyby spuszczone, słuchawka, miałam na jednym uchu słuchawkę, czy na dwóch, miałam na uszach słuchawkę. Kot, słuchaj mnie, bo to zabawne. Słucham. Nie znasz tej historii. I z tej MP4 te Groszki i Róże. Jeśli znacie Janusza Radka i Ewę Demarczyk, to oboje mieli kawał głosu, którego ja nie mam. I oni takie wyciągali po prostu tyle oktaw, ile oni mieli. A ja jak mam jedno, to może są wszystkie pieniądze. I ja tak śpiewam, wyłam te Groszki i Róże i tak nagle patrzę, że obok pan w ciszy się tak trochę dziwnie patrzy, się trochę uśmiecha, więc tę jedną słuchawkę wyjęłam. I on do mnie mówi, bardzo ładnie pani śpiewa. Bardzo ładnie pani śpiewa, ale może pani zostawi trochę dla siebie tego głosu. Ja też śpiewam czasami w samochodzie, ale ja to się tak, wiecie, tak robię taki luk. Chociaż raz pozwól mi usłyszeć, że zależy ci właśnie na mnie. I nie patrzy, wiecie, jak jeszcze jakiś hit w radiu leci, to już wiecie, to jest takie poczucie, że ja stoję na scenie. Mam mikrofon, a przede mną jest taki milionowy tłum. I ja śpiewam i się tak wczuwam, a potem patrzę, że na przykład koleś z prawej na mnie patrzy, po prostu co ja robię, nie? A to widać od razu na twarzy, że ja się czuję, jakbym była przed tym milionowym tłumem tam na jakimś stadionie czy gdzieś tam. Popatrzcie na to. Ktoś nam upierdolił. Oddaj glicy, ty frajerze, ty. Ktoś nam upierdolił kawałek Pałacu Kultury. I nie ma! I nie wiadomo kto! I nie ma! Nie ma winnych! Muszę się pochwalić jedną z rzeczy, którą dostałam od Izabeli na urodziny. To jest coś, co mi się kojarzy z dzieciństwem. To są takie malutkie buteleczki, czekoladki, które mają różne alkohole w środku. No i ktoś może powiedzieć, dlaczego mi się to kojarzy z dzieciństwem. Otóż, gdy chodziłam do mojego taty do pracy, to jego dobry kumpel w pracy zawsze tak się ze mną bawił, zajmował się mną, brał mnie na kolana, coś mi tam pokazywał i w pewnym momencie brał mnie do knajpy w pracy mojego taty i tam były te czekoladki. Znaczy, może nie konkretnie ta firma, ale albo i ta. I kupował mi zawsze tak dwie, bo tam były na sztuki te czekoladki, kupował mi dwie, trzy takie buteleczki z alkoholem. Ja je zjadałam. Każdy może teraz powiedzieć, kompletna patola. Tego alkoholu to było, wiecie, jak kot napłakał, ale to były najlepsze czekoladki w moim życiu. Nigdy w życiu żadne czekoladki mi tak nie smakowały jak te, które, wiecie, odgryzałam górę jak od butelki, nie? I robiłam takie... I siedziałam taka poważna pani dyrektor. Jeszcze nie. Jezu, jakie to jest pyszne.
przodu. Należy mieć nadzieję, że zjemy. Hej Warszawo! Hej Kitusiu! Zala! Happy birthday, happy birthday, happy birthday! Bacon sandwich? Właśnie nie wiem. Albo tak szuka, albo bacon sandwich. Ja biorę bacona, bo wiem, że będę najbardziej z niego zadowolona. Patrzcie. Ta po prostu genialna bluza. Proszę. Kalendarz. Na półtora roku. Wreszcie. Oni chcą tylko robić karierę teraz. Jest to bardzo zdrowe dietetyczne śniadanie, bo ma sałatkę. Ja chciałam powiedzieć tak. Zielono mi sos na bazie jogurtu. W środku jest, kochani moi, guacamole, czerwona cykoria. Ja teraz skosztuję. Ja dałam lepszą, ale nie można wymagać wszystkiego. Nie wiem, czy u was też tak było, jak były przyjęcia pod koniec lat 90. To cykoria w szklankach, iść do cykorii, nie? Tak, u mnie tak było. Solone. Nie powiem, że wyborne. Kiedyś w ogóle się cały czas jadło cykorię. Tak. Taki typ kobiet, które w knajpach zawsze idą w ten sposób, pilnując, żeby usta zawsze dobrze wyglądały, więc nie robią chyba gryza. Tylko... Znałam jedną taką, która tak opierdalała parówkę z własnej lodówki. Babusia, dręczek, cycuszek, dręczek, Julusia. Ile to ma alkoholu? Happy birthday to you! Dobre? Lody truskawkowe z kokosem, z budą, wszystko dobre bardzo. Jesteśmy już po śniadaniu i syndrom poprawienia jak anakonda mi się włączył. Przepiękna pogoda. Można by było po prostu rosić nią trawniczek. Dłuższe życie każdej pralki to Calgon. Używajcie go regularnie. Muszę zagadywać kierowcę. A jestem po jednym małym drineczku, to wiecie, jak mi to będzie szło. Ale pyszny był, prawda? Pyszny był, jak deser. Bo były w nim truskawki i mleczko kokosowe. I wódeczka. Wódeczka zawsze dobra jest. Wódeczka zawsze dobra jest. Ja mam jakąś córkę, orkiestra, grać! Ktoś oglądał? Oglądaliście. Nie, to się śpiewało. Gorzałka zawsze dobra jest. Nie. Wódeczka? Kiedyś zrobimy konkurs. Żebyście wypisali najwięcej piosenek, gdzie słowo wódeczka lub gorzałka pada. Ja już mam dwie. Ja wódkę za wódką w bufecie. To już trzy. Czarodziejka, gorzałka. Gorzałka tańczyła w nas. Nie, kapka, płyną łzy, to nie. A ten, Shaking Dry, czy jakoś tam nazywał. Nie płacz. Kiedy odjadę. Ale to nie Shaking Dry śpiewał, tylko... Astoria Moria to śpiewa. Słuchajmy radia. Może na Wawie jest coś dobrego, polskiego, starego i rockowego. Kończymy. Nie, nie. Oddam całą miłość swą. Będziesz przy mnie już na wieki. Ja nie lubię. Ja nie wypuszczę cię z rąk. Będziesz przy mnie na wieki. Lizunia rozkręca. Urodzinowych niespodzianek, część dalsza. Zawsze chciałam jechać do sklepu, który się nazywa Ogród. Dom i Ogród. Ale za każdym razem, kiedy z kimkolwiek jechałam tą drogą, nigdy nikt nie chciał ze mną tu wchodzić. I dzisiaj Iza spełnia moje marzenie. Ładne etykiety na butelkach od wina. Słonik. Zobaczcie, jakie piękne. Można po prostu paść. Genialny, nie? Kubek łowiczanka. Janusz, reklamy. Memento. Pamięć nie wygasa. Gniane straszne rzeczy. Kubek normalnie. Patrzcie. Proszę bardzo. Co on ma na pokrywce? Jak on jest rzeźbiony.
Ile to jest warte, ile to blinkuje, to jest po prostu... Witam Państwa w kolejnej części Janusza Reklamy. Onyx. Nazwa może mylić, bo tak nazywał się bokser Johnny Hollywood. Magiczny urok trunku. Wiecie, co to znaczy. Mam nadzieję, że tego nie doświadczyliście. Giga sklep, dużo rzeczy, ale w sumie nie ma co kupić. Kupiliśmy dwie małe rzeczy. Zobaczcie. O, dobra, pokażę od razu. Taki mały słoiczki. Co tutaj jest nawet krowa Milka, której krowa... ogon swobodnie powiewa na wietrze. Jest naprawdę. Naprawdę powiewa. Ogon krowy Milki tak powiewa, jakby ona tutaj miała zastosować miny przeciwpiechotne za chwilę. A z bokiem wylazła! Te! Jesteśmy już w Mińsku Mazowieckim i naszym oczom ukazała się odzież używana. Słuchajcie, okazało się, że to był błąd, wchodząc tutaj. Iza zakupiła najbrzydsze spodnie, jakie kiedykolwiek ktokolwiek stworzył. Nieprawda, nie? Są fatalne. Spodnie lambadziary. Zatrzymałyśmy się na chwilę, Iza poszła sobie zamówić espresso affogato. Zamówiłam espresso affogato, myślę, że nie ma co czekać. Myślę, że można powiedzieć teraz, że kiedyś spotkałyśmy się my w rynku Nowego Miasta. No i ja chciałam espresso affogato. Było go w karcie, no ale jej zamówiłam, kelner zrozumiał. Potem wszyscy dostali swoje zamówienia i kelner mówi do mnie, że niestety, ale nie mają adwokatu. Ja mówię, nie, ale to nie jest espresso z adwokatem, tylko espresso affogato. Po czym zrozumiał. Zrozumiał. Poszedł, nie było go przez chyba 25 albo 30 minut. Wrócił i powiedział, bardzo mi przykro, ale awokado też nie mamy. Więc zdecydowałam się na zwykłe espresso, ale pojawia się pytanie. Gdyby oni mieli awokado, to co by było? Co oni by zrobili? Dziękujemy. Proszę, proszę. Pokaż, no tu jakie to piękne. Znajdujemy się na dworcu autobusowym Mińsk Mazowiecki. I tylko dlatego, że idziemy zobaczyć, czy są tutaj te legendarne zapiekanki, które kilkanaście lat temu były sławne w tej okolicy. Uwaga, będzie test na żywo. Na tle chemii z Niemiec, test na żywo. I jak? Nawet to nie jest najtańszy kaczup polanom. Polak Polakiem, ale kebaba się opierdoli na kacu. Zje się kebaba na kacu. Ale nie można nazwać imieniem arabskiej księżniczki, kobiety, czy jakiejś tam ciki. Więc będzie Szeherezat. Widzicie tę traumę? Zniszczę ci życie. Kotki piją mleczko. A to, kochani, jest pomnik Himmelsbacha. W Mińsku Mazowieckim, tutaj blisko kina. I dlatego Himmelsbacha, ponieważ on się urodził w Mińsku Mazowieckim. Dla tych, którzy nie wiedzą, to już wiedzą. Wiecie, gdzie jesteśmy? Do sklepu Krysi Więcławskiej. Proszę bardzo. Unia Europejska nastała. Kochani, w takich sklepach jest jedna ważna rzecz. To są tak zwane sklepy mydło i powidło. Od mydła do powidła kupicie dosłownie wszystko. Tu siekierki, proszę bardzo. Proszę. 7 zł. Młoteczek, pałki. Unii grunt. Można kupić wino Mamrot. Tak zwany Chateau Jabol, rocznik dzisiaj. Jeden raz wypijesz, już nigdy w życiu nie dotkniesz się alkoholu. Ja wypiłam kiedyś tego Mamrota. I proszę, co się stało? I rysy na twarzy zostały mi do dzisiaj, szczególnie w tym punkcie. Dokładnie. Tu, tutaj. To wcale nie od śmiechu, to od Mamrota. Ja wypiłam, zrobiłam tak. I tak mi zostało. Pierwsze skrzywienie zostaje na zawsze. Panie, nie piłuj pan, jak ja do kamery gadam. Dziękuję. Dzięki. A jak Rancho, to oczywiście piękny kościół. Stary, zabytkowy, XVIII-wieczny, drewniany kościół. Zobaczcie, jaki on jest ładny. Taki malutki.
spełniona, zdjęcia zrobione, a jeszcze zostałyśmy ugoszczone i poczęstowane malinami, to znaczy Izunia dostała pudło i miała sobie nazbierać tych malin. Zobaczcie, jak jest pięknie. Magicznie, totalnie. Cześć, Kolbe. Cześć. Gdzie jesteśmy? Gdzie nas przywiało? W Mińsko-Mazowieckiej w Zwyczajnej. Czyli restauracji po rewolucji Magdaleny Bessos Gessler. Coś, bo jesteś polskiego i w sumie tylko tutaj było coś polskiego i było bardzo mało miejsc, dlatego że jest mecz dzisiaj i ja mam żurek. Tu jest chleb, który wygląda jakby był wypiekany na miejscu, a ja mam sałatkę firmową by Magda Bessos Gessler. Herbatka z cytryną. I herbata bez cytryny. I herbata mrożona. Bez cytryny, tylko taka duża mrożona. I co, próbuj. Wygląda porządnie. Jest bardzo dobra. Dobra, to my jemy. Co teraz nam wjechało? Mięso. To jest sznycel wieprzowy z ziemniaczkami, zasmażanymi buraczkami i sadzeniakiem. A ja mam schab z kością na zapiekance ziemniaczanej, sosem pszczowym i mam tutaj podsmażoną na masełku dymkę. Wszystkiego najlepszego! Włączyłyśmy radio Wawa. I wiecie co? I ono nas nie zawiodło. Oczywiście. O każdej godzinie dnia i nocy zawsze gdzieś jest jakiś dance polski albo disco polo. I tym razem też. I koleś tak wyraźnie śpiewał piosenkę, że ja usłyszałam, że co on śpiewa? Stanie się cud, on śpiewał, a tak, a ja usłyszałam, że stanie się wzwód. Myślałam, że jakiś stary polski rock będzie puszczany, a tu samo dicho, no. Teraz koleś śpiewa o kobiecie, która, tak powiem, szybki numerek na jeden raz, żeby znów w nocy z kimś kochać się, jego i ciało zapada w sen, czy coś takiego. O, jaki on złej kobiecie śpiewa, wy to czaicie? A to jest nieprawdziwy archetyp kobiety w polskiej muzyce disco, zwanej disco polo. To zła kobieta była. Złą kobietą, wszyscy ciebie klepią. Jesteś złym facetem. Nikt ciebie nie klepie. Teraz pan śpiewa o tym, żeby mu dała noce gorące. Serce pachnące. Serce pachnące. Spojrzała w niebo, bo ponad tym wszystkim jest coś więcej. Chociaż ja to bardzo ładnie ubieram słowa. I generalnie taki tekst, powiem wam, że pan tutaj w tym akurat kawałku zastosował dość trudny, bo nie ma tego charakterystycznego wpadania w ucho. Na przykład właśnie przez twoje oczy zielone. Poszalały. To każdy to zapamiętał, prawda? Czasami są takie właśnie fragmenty, które można dobrze zapamiętać. Na przykład ja pamiętam jeszcze Jesteś szalona. Mówię ci. Mówię ci, tak. To jeszcze. Lato, lato czeka. Kolejna piosenka. Zespół Piękni i Młodzi. Pan śpiewa coś tam, coś o kobiecie, nie wiem, bo dosyć szybko nie usłyszałam. Ale najważniejsze jest, że ona mu podśpiewuje. Słuchaj, ona jest taka cudowna. Ona jest taka cudowna. Rozpala i wciąga. Ale pytajmy, co wciąga? Powracam po chwili, gdyż od razu pan następny śpiewający mocno mnie zaskoczył. Ja chcę go zatytułować. Proszę bardzo, Izabela, jak on się nazywa? Pan Dave. I on śpiewa, że ona ma duże oczy i że ona go zaskoczy. I dalej coś jeszcze. Usza spadnie. A dziewczyna to jest petarda. Ona jest grzechu warta. Najważniejsze jest, żeby odpowiednio przykwaczyć głosem. Że dlatego tak śpiewają, bo Zenon Martyniuk śpiewa. Ja kiedyś słyszałam opinię, że Zenon Martyniuk to taki Czesław Niemen polskiej sceny disco polowej. Serio. Widzę, że jest jakiś Mario Bishin. Bishin? Albo Biskin, jeśli jest głowę. Tak, zobaczymy. Albo ma taką ksywkę. I zaraz zobaczymy, co on zaproponuje nam dziś wieczorem do posłuchania. Jak piękna poezja przeleje się w ucho, meby wylecić kolejnym. To jest disco polo na Udaje Włocha i że śpiewam po włosku. Pan Mario śpiewa, że ona ma to coś i że ona jest niezapomniana i że on chce być tylko z nią do rana.
to co ona takiego ma, że on chce być do rana? Nie. Uwaga, uwaga, on nie jest Polakiem, bo on śpiewa teraz wiem, że ja wyśnyłem cię. Więc jakby większość piosenki pan się skupia na tym, że ona ma to coś i z tego jest znana. On chce być właśnie z nią do samego rana. Czym jest to coś? Zjadła banana. Złożyła za mnie rano we Władku parawana. Była w leasing na dzieciaki Wana. Wyszła bardzo najebana. To pokazywała dupę pawiana. Czuła się zawiana. Jak szana. Po tym nie jedziemy. Dobrze, że nie kroczy. Oczy pojawiają się dość często w piosenkach. To, że jakaś kobieta tańczy, też pojawia się często. Że właśnie w tym jest sens, że ona tak tańczy, że oni po prostu te poezje z siebie wylewają, że oni im dedykują wszystko, im recytują prawie wiersz prosto w oczy, wymyślony teraz, że jest niesamowita, że ona jest wyjątkowa, że ona ma te głębie, że ona jest fantastyczna, że ona się wije. Tańczy jak Beyoncé. Także panny. Panienki, kobiety. Chiki. Chiki. Jeżeli nie tańczycie, to nigdy, nigdy nikt o was nie napisze tekstu Disco Polo. Bo wy nie tańczycie. Bo wy nie dajecie tego bodźca, tego wicia się, tego wiecie, tego czegoś, co tam robi taki kuj, kuj, kuj. Rozumiecie? Ważny jest kolor włosów, ważne są oczy. I ważne jest to, czy tańczycie. Na razie dotąd wywnioskowałyśmy tyle. On coś tutaj na końcu w związku z tą kobietą śpiewa, że on, kto by pomyślał, że to pęknie. Ale co pęknie? Mała pamiątka po latach wielu. To twoje zdjęcie w moim portfelu. Po latach wielu w portfelu, powiem tak, no, albo nie zagląda, albo nie zarabia, że nie widział, tak. Albo nie zmienił portfela. Gdzie mnie w klasiku, kurde? W pub wjechał. Chłopaki tu na meczu siedzą, a mnie w pub wjeżdżaj na podwójnej ciągłej zawracę. Nie będę pokazywać blach, bo nie jestem ham. Ale z tego co widzę, jest to WPI 05849 Opel Astra Kombi 1.7 CDTi. Wjeżdżając w pub. Pub Classic, gdzie przez 24 godziny na dobę, 7 w tygodniu, 30, 31 lub 28 lub 29 dni w miesiącu. 12 miesięcy w roku, 365 dni. Stoi bałwan na dachu. Drogą, co to musiała być za sąsiadka? Matka Hitlera. Słuchajcie, teraz odgadłam tak. Dlaczego w latach 90. ludzie się znali z ludźmi z naprzeciwka? Że chodziło się po cukier, że chodziło się po sól, po jajko, mąkę. Po mąkę. Zapukało się, zapytało się. Co słychać? Co słychać? Tak. Może przypadkiem u pana się nie zaplątało? Tak. Kapeczka mąki nadprogramowej. Dokładnie. Słuchajcie, naprawdę ludzie się znali, pukali do siebie, naprzeciwko je, każdy wiedział, kto mieszka, a teraz tak nie ma. I kurczę, może ta piosenka nakazuje, dlaczego? Bo matka ci nie da, ojciec ci nie da, żona ci nie da, kufel piwa ci nie da, ale sąsiadka z naprzeciwka ci da. To jak ta żona nasłuchała się tej piosenki, że ta sąsiadka z naprzeciwka da, to ona woli nie mieć z nią kontaktu. Ona woli mieć spiżarkę, tak. Mieć tam 5 kilo mleka, mąki, soli, 3 litry mąki. Teraz jak masło drożeje, to będzie miała całą zamrażalkę masła, ale ona do sąsiadki nie pójdzie. Nie, bo ona się nasłuchała, że ta sąsiadka może jej mężowi dać to, czego ona jemu nie dała. Może... A ona może nie wiedzieć, dlaczego on poszedł, bo ona może nie wiedzieć, czego ona mu nie dała. Bo on mógł tego nie zakomunikować. Tak. Komunikacja jest bardzo ważna rzecz w XXI wieku, więc tak, więc jeżeli macie swoich panów, cudownych mężczyzn i panowie macie swoje panie, to musicie się komunikować, żeby ta druga osoba wiedziała, a nie od razu do sąsiadki, bo potem ludzie będą się zamykać i nie będą się sąsiedzi w ogóle znali. Wszystko jest zawarte właśnie w tym myśleniu. Kobieta nie chce mieć koleżanki swojej sąsiadki, bo nie daj Boże, mąż przyjdzie, okiem zarzuci, pomyśli fajna sztunia, żona gdzieś pojedzie, nie daj Boże do matki, bo na przykład nie wiem. Jeszcze gorzej w delegacji, o. Tak. Ona w delegację, a mąż w degradację pójdzie. Bo...
Today, they don't see things the same. Too well, but too well.